sobotę KSS PR Końskie pokonało Zagłębie Sosnowiec wynikiem 28-25 w ramach rozgrywek drugiej rundy w pierwszej lidze mężczyzn grupie D piłki ręcznej. Był to pierwszy mecz konetczan w rundzie wiosennej w roli gospodarzy. Wydarzenie poprzedziło wręczenie stypendiów dla zawodników KSS PR przez burmistrza miasta i gminy Końskie Krzysztofa Obratańskiego. Jest pandemia, nie możemy zorganizować gali sportu, która co roku była podsumowaniem ubiegłego roku i stanowiła okazję do tego, żeby również tego rodzaju stypendia wręczyć. Włodarze gminy Końskie w ten sposób chcieli nagrodzić wszystkich zawodników KSS PR-u, którzy zostali zgłoszeni do Koneckiej Rady Sportu. W sumie 16, którzy albo osiągnęli wybitne osiągnięcia sportowe, albo też warto w nich inwestować zdaniem Koneckiej Rady Sportu i stąd takie decyzje. Stypendium jest wymierne, jest finansowe, wysokość jest zróżnicowana i nie ujawni jej, bo to ochrona danych osobowych, ale ma charakter podwójny. Z jednej strony ma stanowić dowód, że gmina bardzo wysoko ocenia swoich sportowców i w ten sposób przynajmniej stara się ich nagradzać. Z drugiej strony ma spełniać rolę motywującą. Po uroczystości rozpoczął się mecz. Już od pierwszych minut konie wyszły na prowadzenie, z każdą minutą je powiększając. Zawodnicy oraz zarząd klubu byli w euforii, gdy na tabeli po gwizdku kończącym pierwszą część spotkania widniał wynik 16-9 na korzyść gospodarzy. Mimo dużych strat do koneckich szczypiornistów, zawodnicy Zagłębia Sosnowiec nie odpuszczali. Pod koniec meczu zaczęli zmniejszać różnicę bramkową, jednak murem nie do sforsowania wydawała się nie tylko obrona KSS PR Końskie, ale i bramkarz Daniel Szot, który zatrzymał wiele celnych rzutów. Zagłębie Sosnowiec zajmuje trzecie miejsce w tabeli pierwszej ligi. Dla gości sobotnie spotkanie było okazją do zdobycia pozycji lidera, gdyby pokonując koni zyskali 3 punkty. Jednak dzięki fenomenalnej grze podopiecznych Michała Przybylskiego szczypiorniści z Sosnowca pozostają na trzeciej lokacie, natomiast KSS PR awansuje na piątą pozycję. Za tydzień reprezentanci Końskich zmierzą się z zajmującą 9 miejsce w tabeli drużyną KS Wired CMC Zawiercie w roli gości. Link do powtórki całego spotkania zamieszczamy w artykule.